Witam Państwa serdecznie w nowym odcinku. Dzisiaj będziemy mówić o tych najgorszych nawykach żywieniowych, które często niestety powtarzamy i regulują one naszym życiem, naszym jedzeniem, a wystarczyłoby zwrócić na nie uwagę i wszystko by wróciło do jak najlepszego porządku. Proszę Państwa, czasem wydaje się, że siła woli lub jej brak powoduje, że zaczynamy się przejadać i wtedy przybieramy na wadze. Jesteśmy często na przykład zmęczeni po jedzeniu lub brakuje nam energii podczas całego dnia. Teraz, jeżeli zaczniemy sobie zdawać sprawę, to może faktycznie zaczynamy pierwszy dzień naszych zmian, jeśli chodzi o stosowanie ich w codziennym życiu. I proszę Państwa, badacz Brian Wansi, psycholog żywności na Uniwersytecie Cornell, odkrył, że im większy talerz, im większa miska, tym właściwie nieświadomie zaczynasz jeść więcej. W badaniach, które prowadził ten naukowiec, podzielił dwie grupy ludzi, którzy w kinach jedli popcorn. Okazało się, że dawał w dużych miskach zjadł cały popcorn i w mniejszych opakowaniach świeży popcorn. Ludzie, którzy mieli nawet zjadł cały popcorn, ale większe miski, zjadali o 45% więcej niż ci, którzy jedli świeży, pachnący popcorn. To pokazuje, że objętość, duży talerz, właściwie jedzenie z tytki powoduje, że jemy więcej. Dlaczego by nie zmniejszyć talerza? Jest też taka zasada, nie wiem, czy Państwo to zauważyli, że jeżeli jemy z tytki, z torebki, przepraszam, bo może Państwo nie z Poznania, z torebki bądź z jakiegoś opakowania, to jemy do momentu, aż skończy się zawartość tego opakowania. Więc wykładajmy, nawet jeżeli jest to jakiś słodycz czy jakieś ciastka, orkiszowe na przykład, owoce, wykładamy je na talerz, zmniejszmy objętość tego talerza. To już da nam pierwszy dobry nawyk. Czyli wszystkie duże talerze albo zamykamy na klucz, albo wyrzucamy z naszej kuchni. Kolejny zły nawyk to, proszę Państwa, podjadanie tak zwanych przegryzek, no niestety śmieci. Często nie robimy sobie drogiego śniadania, idziemy do sklepu, mamy w biurkach gdzieś pochowane słodycze, jakieś ciastka niby na czarną godzinę, no i bezwiednie oglądamy, robimy coś i jemy. Właściwie musimy z tym skończyć, z jedzeniem śmieci, bo nie doprowadzi to nas do żadnego zmiany w naszym stylu życia. I kolejną rzeczą, dlaczego kupujemy w ogóle te śmieci? Bo to też jest gdzieś taka przyczyna. Dlatego, że na przykład jeżeli jesteśmy głodni i idziemy do sklepu, to jesteśmy w stanie o 30-40% kupić więcej jedzenia niż w momencie, kiedy byśmy byli najedzeni. Lub, co możemy zrobić, no zdarza się tak, że po pracy idziemy na zakupy, no i trzeba szybko je zrobić, no bo rodzina czeka już na nas w domu, po pierwsze z tymi zakupami, a po drugie, żebyśmy zrobili obiad czy kolację. Nie wrócimy się do domu, nie zrobimy, nie najemy się, ale możemy zrobić coś ważnego. Proszę Państwa, możemy napić się małymi łykami wody. Tak jak już wiemy, w sklepach jest woda do kupienia. Możemy otworzyć sobie, butelkę włożyć, że nie chcemy jej ukraść, ale proszę, przed robieniem zakupów, jeżeli jesteśmy głodni, pijemy wodę, a najlepiej wodę mineralną lub wodę z solą. Kolejnym błędem, który robimy, jeśli chodzi o styl naszego jedzenia, to jest niejedzenie śniadań. Po nocy, kiedy nasz magazyn zostanie wyczerpany, no potrzebujemy paliwa. I naturalnym jest więc to, że go uzupełniamy. No i tym jest właśnie śniadanie.
Większość ludzi, którzy do mnie przychodzi z różnymi problemami, czy właśnie koncentracją, czy otyłością, czy nawet już pierwszymi symptomami cukrzycy, mówi, że nie mają czasu na zjedzenie śniadania. Otóż, proszę Państwa, fajnie jest celebrować śniadanie, ale jeżeli nie mamy czasu zjeść śniadania, możemy zjeść mały jogurt, jajko jedno, możemy zjeść kawałek pieczywa, a możemy, nawet jeżeli nie jemy pieczywa, plasterek sera, plasterek szynki, jeżeli ktoś je mięso, możemy nawet zjeść owoc. Badania również o tym mówią, że osoby, które nie jedzą śniadań, po pierwsze, obniża im się inteligencja, po drugie, nie mogą utrzymać swojej wagi i często tyją. Czyli jeżeli chcemy być bardziej skoncentrowani, utrzymywać w dobrych wymiarach naszą linię, to jedzmy śniadanie. Kolejnym złym nawykiem, który często jest obserwowany, to szybkie jedzenie. Proszę Państwa, jeżeli coś jemy szybko, no to logicznie biorąc, jemy większe kawałki. Czas jedzenia jest nieadekwatny do naszych procesów w naszym organizmie. Dlatego, że kilkanaście lub kilkadziesiąt razy powinniśmy rozdrobnić pokarm, dlatego że ślina ma już substancje, które rozkładają chociażby węglowodany. Później idzie sygnał do trzustki, ile insuliny ma wyrzucić, bo idzie tyle węglowodanów. Jeżeli przeskoczymy ten proces, no to wiadomo, że insulina może zostać również oczywiście wyrzucona, ale możemy mieć tak zwaną insulinooporność, dlatego że węglowodanów będzie albo za mało, albo za dużo, a insuliny albo za mało, albo za dużo. Kolejną rzeczą przy szybkim jedzeniu jest to, że możemy doprowadzić do niestrawności żołądka, do odbijania, nadkwasoty, dlatego że żołądek, jeżeli nie zostanie pokarm rozdrobniony, no niestety musi więcej pracy wykonać. Kolejnym etapem są nasze jelita. Tam mieliśmy już mieć bardzo ładnie rozłożony pokarm, bardzo ładnie rozdrobniony, tak żeby te jelita mogły wchłonąć sobie to, co jest najważniejsze, czyli witaminy, minerały, wchłonąć białka, tłuszcze i węglowodany, a tego nie może zrobić. Czyli tracimy znowu na zdrowiu. Jednym z ostatnich złych nawyków to jest przetworzone bardzo mocno jedzenie. To już mówiliśmy o tych przekąskach, ale dzisiaj możemy dostać szybkie jedzenie w szybkich restauracjach, jedzenie w zalewaniu, zupki, które można zalać wodą i mają nam zamienić porządny posiłek w posiłek obiadowy czy drugie śniadanie. Badania, które były robione na szczurach, że dawano im wysoko przetworzone jedzenie, w którym były tłuszcze trans, uzależniało szczury, tak jak heroina i kokaina. To dlatego wydaje nam się, że nam to jedzenie smakuje i że możemy je ciągle i ciągle powtarzać i ciągle jeść. Po prostu nasz organizm zaczyna być od tego uzależniony, a zwłaszcza nasz mózg. Żeby to odwrócić i oczyścić nasz organizm, znowu będziemy musieli postarać się i mieć długi proces oczyszczania naszego organizmu. Także może dzisiaj jest właśnie ten dzień, kiedy skończymy szybko jeść, skończymy mieć niezdrowe przegryzki, skończymy jeść fast foody, a zaczniemy racjonalnie się odżywiać. Jeżeli odpowiedziałam na Twoje pytania, które ciągle gdzieś w głowie miałeś i chcesz dalej słuchać naszego programu, zapraszam do subskrypcji naszego kanału i zadawania pytań. Może w kolejnym odcinku odpowiem na jeszcze inne pytania, które Ciebie nurtują. Dziękuję bardzo.
W opisie filmu możecie znaleźć linki do badań, o których wspominałam.